Ale ja byłam zielona. Ja też. Byłam bezbrzędna. Ja też prawie, że... Ja tylko musnęłam. Wszystko, co zdobyłam, wiedzę i to wszystko, i przyżycia, to się zaczęło na Casie. No to każdy z nas chyba miał ten. Ela była chyba najbardziej znana tutaj tego. To był przewodnik, mieli staż, mieli stopnie, byli pełni. Ja już byłam przewodniczącą Picharów Tarnowie. To była szycha. Tak, tak, miałam przeszłość. Tak powiem, bogatą w tym czasie. Mówi, że drugi biegun na szali harcowskiego umiejętności. Tak, dlatego nagle, jak mój zastęp wygrał jakiś pierwszy bieg, to Bogdanowi się oczy otworzyły, że to poza Krakowem jeszcze ktoś w ogóle na tym obozie jest. Zostałam zadą. Myśmy takie kopciuszki byli. To nie. Ale to myśmy tworzyli taką atmosferę, żebyście byli tak, kopciuszkami, czy też tak, się tak czuli? Wyjątkowo, tak. Oni się tak czuli. Tak. To już się tak czuli, dlatego, że... W ogóle te inne wodowozy to w ogóle poza Krakowem nie wiedziały, że tam jakiś Tarnów jest. Tak. Wszędzie był tylko Kraków. Nie, no bo, to było Małopolanie. Nazywaliśmy się Małopolanie. No dobrze, ale istniał tylko Kraków w tych Małopolanach. Bo się był Tarnów? Nie, no tak. Nie. Była Warszawa gdzieś. Koło nas. Tam wszyscy nie, ale ja pamiętam tylko Warszawę. Puszczam zdjęcia z Sasu, robi je Andrzej. Ale pojedynczo. Tu są wszyscy. Jak ktoś się... Ale bajeczka, ale doczytaj do końca ten list Ewy. Bajkę znajdziecie od razu, bo to jest ten, ona też zresztą. Nic się kompletnie nie zmieniły. Strasznie brzmi. Ale doczytaj do końca ten list.